Biblia na każdy dzień. Witajcie. Robię kolejny eksperyment i spróbuję nagrać kilka odcinków Biblii na każdy dzień, także z wideo, z obrazem. Do tej pory nagrywałem wyłącznie audio z różnych względów, przede wszystkim ze względów technicznych, ponieważ dużo łatwiej nagrywa się, no właśnie, i dużo szybciej nagrywa się pliki audio. Dość dużo czasu zajmowało mi przygotowanie się do niektórych odcinków. Niektóre fragmenty ze Słowa Bożego są dość łatwe, ale niektóre są naprawdę bardzo trudne. Dlatego też tak ważne jest czytanie Słowa Bożego w całości, aby często, kiedy mamy jakieś wątpliwości, kiedy natrafimy na jakiś trudny fragment, no właśnie, aby zobaczyć szerszy kontekst. D.L. Moody kiedyś w swojej książce, cytuję, miał kiedyś taką historię, spotykał się z człowiekiem, który mówi: nie rozumiem niektórych fragmentów Biblii, dlatego jej nie czytam. I D.L. Moody powiedział: ja robię inaczej. Czytam Biblię tak, jakbym jadł rybę. Są w Biblii fragmenty, których nie rozumiem, wtedy przechodzę dalej. Podobnie i kiedy jem rybę, nie zjadam ości, ale nie wyrzucam całej ryby przez to, że ma ości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy je poznawali. Staram się w tym programie Biblia na każdy dzień przekazywać swoje przemyślenia. I nie tylko swoje, bo dużo bazuje na dziełach wielkich mężów Bożych, którzy żyli na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. To oni tak naprawdę zapoczątkowali czytanie Słowa Bożego, studiowanie. Coś, co w pierwszych wiekach Słowo Boże było przekazywane ustnie, oczywiście były pisane listy, choćby apostolskie. Często był przekaz ustny, było czytanie tego Słowa Bożego. Ludzie nie mieli w domu Biblii. Od czasu reformacji, powiedzielibyśmy, od czasu wynalezienia druku, każdy może mieć Słowo Boże w domu. I są tego korzyści, są też tego zagrożenia. Korzyści są takie, że każdy może czytać i Duch Święty może działać w nas, kiedy czytamy Słowo Boże. Ale zagrożenia są też takie, że są fragmenty, które są trudne do zrozumienia i czasami, mimo nawet naszych największych chęci, możemy je źle zrozumieć. Ale Bóg nie zostawia nas z tym samych, bo Bóg w swoim planie, w swojej mądrości stworzył chrześcijan, tworzy swój lud, bo to Bóg zbawia, wyciąga ludzi ze śmierci i grzechu i tworzy swój lud. Każdy chrześcijanin powinien mieć kościół, powinien mieć społeczność, gdzie zna braci i siostry w Chrystusie, gdzie może im usługiwać, ale gdzie może też poznawać Słowo Boże, gdzie może rozmawiać o tym Słowie, gdzie może się czasem kogoś poradzić, a czasem komuś usłużyć, aby coś wytłumaczyć. Dlatego tak ważne jest czytanie Słowa Bożego. Staram się o tym mówić w każdym odcinku. Zachęcać do tego. Są dwie takie książeczki nasze, może jeszcze tytułem wstępu powiem. Jak studiować Słowo Boże i przyjemność i zysk ze studiowania. Mamy dwie książeczki, które przetłumaczyliśmy jakiś czas temu. Jak studiować Słowo Boże oraz przyjemność i zysk ze studiowania Biblii. I tak naprawdę to są dwie bardzo cienkie pozycje. Mamy je w formie PDF-a na naszej stronie. Umieszczę link w notatkach do tego odcinka. Mamy je też w formie wydrukowanej. Nie jest tego dużo. Drukujemy to z własnych pieniędzy jako społeczność w Krakowie. Ale jeżeli komuś z Was bardzo zależy nad tym, to udostępnię takie, to mogę wysłać po prostu takie pojedyncze egzemplarze, napiszcie. W tych dwóch książkach w bardzo prosty sposób D.L. Moody i jakby jego uczeń R.A. Torrey opisują, w jaki sposób dobrze jest czytać Biblię. Po pierwsze, D.L. Moody zwraca największą uwagę na to, aby czytać w całości, aby nie wyrywać rzeczy z kontekstu, aby nie zniechęcać się, kiedy nam coś nie pójdzie, ale poświęcać czas, aby dokopywać się do tej prawdy. Do prawdy, która jest w Słowie Bożym. Ponieważ te główne prawdy, jak choćby zbawienie,
kto zbawia ludzi, w jaki sposób, co jest potrzebne do zbawienia. Czy zbawienie jest z uczynków, czy zbawienie jest z wiary. Choćby taki dylemat w dzisiejszym chrześcijaństwie. To wszystko Słowo Boże tłumaczy w sposób bardzo, bardzo prosty. Ale są fragmenty, których do końca nie rozumiemy, które wydają się niektórym sprzeczne z innymi fragmentami, a Słowo Boże nie może być sprzeczne i nie jest. Więc są fragmenty trudne i aby je zrozumieć, trzeba poświęcić czas. Trzeba poświęcić czas, aby czytać, aby modlić się do Boga, aby to On nam pokazywał prawdę. Czytać czasami także inne księgi. Jeżeli znajdziemy jakiś trudny fragment w jednej księdze, to od razu powinniśmy się zastanawiać, czy dany fragment omawiany jest w innych księgach. No ale abyśmy się nad tym zastanawiali, musimy znać te inne księgi. Dlatego tak ważne jest czytanie Słowa Bożego. Ea Torei w swojej książce z kolei mówi o tym, jakich metod można użyć, aby czytać Słowo Boże. Jest tam bodajże 8 albo 9 metod opisanych. Można czytać Słowo Boże chronologicznie, czyli według dat, kiedy powstały dane księgi, można czytać Słowo Boże po kolei, tak jak są zapisane w Biblii. Można skupić się na przykład na jednej księdze. Szczególnie te krótkie księgi Nowego Testamentu są niezwykłe i można je czytać naraz, nawet kilka razy dziennie, przez kilka albo kilkanaście dni. Wiele metod, wiele bardzo dobrych metod opisanych tam jest i dlatego zachęcam. Ten odcinek nagrywam takim tytułem wstępu. Postaram się przynajmniej przez 5, a może przez 10 dni nagrywać komentarze do Biblii. Jesteśmy w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Postaram się nagrywać to w formie wideo. Zobaczymy, czy to przyniesie Wam większą korzyść, czy może więcej osób zacznie oglądać te materiały. Na YouTubie tak naprawdę materiały audio bardzo słabo się rozprzestrzeniają, na podcastach nieco lepiej. Może dzisiaj odniosę się tylko do jednego fragmentu, aby nie był taki przegadany ten odcinek. Ostatnio mówiłem o początku 19 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, o wersetach od 1 do 6. Mamy tam sytuację, gdzie Piłat kazał ubiczować Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy całą mękę, nie wiem jakie macie odczucia, dla mnie to były zawsze bardzo trudne fragmenty. Bardzo trudne, pełne boleści, ale oskarżające mnie. Dlaczego my, jako ludzie, dopuściliśmy się tego? Czasami łatwo nam myśleć, że gdybyśmy tam byli, to na przykład na miejscu Piotra byśmy się nie zaparli, na miejscu tych ludzi nie krzyczelibyśmy ukrzyżuj, ale obawiam się, patrząc na naszą grzeszność, że moglibyśmy stać po tej złej stronie. Wielu mówi, jak to jest możliwe, że Judasz chodząc 3 lata z Jezusem, z Nazaretu, z Jezusem Chrystusem, zdradza go. Jak to jest możliwe, że sprzedaje go za cenę 30 srebrników? Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że cena 30 srebrników to cena niewolnika. Mówimy, jak to możliwe, ale kiedy popatrzymy na nasze życie, to widzimy, że tak często grzeszymy. I oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację niż wtedy, ponieważ Duch Święty wylał się na cały świat i ludzie nowozrodzeni są pełni tego Ducha i pewnie większość chrześcijan nie popełniłaby takich grzechów. Ale z drugiej strony, czy my jako chrześcijanie w Polsce przeszliśmy takie testy? Obawiam się, że niewielu z nas. Nie jesteśmy zabijani za wiarę? Nie grozi nam to, że nasze dziecko może być zabite, nasz mąż czy żona. To, co chrześcijanie doświadczają w innych częściach świata, gdzie Kościół, gdzie chrześcijanie są prześladowani, my tego nie doświadczamy. I dlatego tak ważne jest to, abyśmy czytali Pismo Święte z pokorą, abyśmy, jeżeli mamy uczucie jakiejś pychy albo wyższości nad którąkolwiek z postaci biblijnych, abyśmy padli na kolana i przeprosili za to Boga. Myślę, że im częściej czytamy Słowo Boże, im częściej Wy będziecie czytać, to powinniśmy dojść do tej prawdy. Powinniśmy widzieć prawdziwego Boga. W Polsce jest tak wiele fałszywych obrazów Boga.
i tak ważne jest czytanie Słowa Bożego, aby mieć właściwą wiedzę o Bogu, nie przekaz innych ludzi, ale aby wiedzieć to, co sam Bóg mówi o sobie. Zapraszam więc od jutra na Biblia na każdy dzień w formacie wideo na YouTube.